Chciałbym rozpocząć konferencję od nauczania na temat jedności. Ci, którzy są z Kutna lub którzy oglądają live z naszej strony w Kutnie, to ten materiał w zasadzie mogli obejrzeć, przerobić i bardzo dobrze dla tych z Kutna, którzy będą mogli to powtórzyć, ale wierzę, że jest tutaj więcej osób, które tego nie słyszały. Każdy z nas słyszał takie hasło jak jedność, prawda? Słyszeliście kiedyś, że Biblia mówi, bądźcie jedno, jednomyślni, jednego ducha. Takie hasła padają w przestrzeni, ale jak widzimy w praktyce kwestia jedności pozostawia Kościołowi bardzo wiele do życzenia i ludzie patrząc z zewnątrz często mówią, tylu was, Panie, takie różnice, takie podziały, takie walki, że po prostu to nie wygląda, żeby ta jedność, którą Jezus proponował, nakazał raczej, żeby ona miała miejsce. I w związku z tym, co robić? A ona jest dla nas ważnym wyzwaniem, jest powołaniem, mamy być jedno. Dlatego to nauczanie, w którym chcę popracować z naszymi sercami, z naszymi myślami, chcę siać słowo, chcę przekazać jakieś, słowo pomysłu to nie jest dobre, albo ale raczej jakieś takie biblijne algorytmy jedności, żebyśmy marząc o przebudzeniu byli ludźmi, którzy tak naprawdę stoją nie tylko na mrzonkach, na marzeniach, ale na takich fundamentach duchowych, bardzo konkretnych. I wierzę, że te rzeczy, którymi się podzielę z wami, to będą takie właśnie strukturalne, ważne rzeczy, które do budowania jedności się przydadzą. Nie? Nawet nie będę rzucał, zaczynając od pewnych swoich wrażeń, tak nawet wczoraj te wrażenia próbowałem z siebie zrzucić, bo może czasami, wiecie, w konwersacjach na Facebooku na przykład, w różnych przestrzeniach mediów społecznościowych, wdajemy się czasami w potyczki i mnie się zdarzyło ostatnio i pomyślałem, no, wdepnąłem ciekawie. Nie będę oczywiście rzucał żadnych nazwisk ani żadnych imion, ale od tego zaczynam, więc to musiałem trochę przeżyć. Mianowicie wypowiedziałem się na forach pewnej znanej osoby, która opisała swoją perspektywę na chrześcijaństwo. W zasadzie to bym powiedział, że to chrześcijaństwo, jak to mówimy kolokwialnie, puściła ta persona z torbami, mówiąc, że jest to, a nie będę używał nazw, bo kto wie, czy nie traficie na jej portal. W każdym razie to środowisko dla niej wydało się być straszne. I oczywiście osoby, które nie rozumieją, jak jest budowana jedność w Królestwie Bożym, tak po paru latach bycia w Kościele, bycia wśród świętych, mogą odkryć, kiedy patrzą przez złe okulary, zarysowane, zepsute, może już nieaktualne, że z tą jednością to nie tylko, że jest bardzo słabo, ale że jest wręcz tragicznie, a nawet dla świata z tą jednością to jest jedna wielka porażka. Świat patrzy z zewnątrz i mówi, masakra, Panie, masakra. Jeśli to ma być Królestwo Boże, to po prostu ja dziękuję. Niedawno też miałem okazję wziąć udział w takim bardzo fajnym w końcu wywiadzie, który prowadził były ksiądz, co jest dla mnie ciekawe. Dowiedziałem się o tym dopiero po fakcie. Myślałem, że to jest to pastor zielonoświątkowy ze Szczecinka, a na końcu okazało się, że tam nie ma w tej chwili pastora. On jest zaangażowany w Kościół zielonoświątkowy. Kto wie, czy tam nawet kiedyś nie będzie. Jest byłym księdzem i zaprosił mnie tak ni stąd, ni zowąd i także innych jakichś pastorów, aby porozmawiać na temat jedności. I tam udało się powiedzieć parę fajnych rzeczy, niektóre z nich wam dzisiaj przekażę i może okaże się, że wcale takiej masakry w Królestwie Bożym nie ma. Wcale nie mamy tam zgliszczy, tylko jak to widać oczami osób, które nie widzą we właściwej perspektywie, może nie doświadczają właściwej rzeczy. Wcale tak nie jest. Ja zanim powiem więcej rzeczy o jedności, to tylko zacznę może od przedstawienia jakby takich głównych tytułów. Ja patrzę na Kościół i widzę chwałę. Patrzę na ciało Jezusa i im dłużej żyję, tym bardziej jestem wdzięczny. Znaczy, spotykam ludzi, którzy im dłużej żyją, tym bardziej są rozczarowani. Ale to może zależy, w co w życiu w
depnęli, czy czym się napawali, czym się nakarmili. W każdym razie chcę powiedzieć, że patrzę na Kościół i widzę chwałę. Oczywiście widzę wielką wojnę, nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Nie chodzę w iluzjach. My czekając, modląc się o przebudzenie w naszym życiu, czy przebudzenie w kraju, wierząc w przebudzenie na świecie, nie możemy mieć oczywiście iluzji. Wojna toczy się wewnątrz Kościoła i Królestwa Bożego. Wojna toczy się też na zewnątrz. Ale mam wrażenie, że czasami wewnątrz jest o wiele gorsza, trudniejsza. Ci, którzy się nawracają świeżo, długo jej nie widzą i to jest łaska. No, myślę, że wielu słyszało takie hasła jak inkubator, w którym umieszcza nas Bóg, abyśmy patrząc naprawdę nie widzieli rzeczy, których nie musimy widzieć. I musimy się gorszyć. I to prawda. Po tym pierwszym takim namaszczeniem, gdy osoby przychodzą do kościoła, są rok, dwa lata, to myślą, że naprawdę są wszyscy aniołami. I są wielce zdumieni, kiedy po półtora roku bycia w kościele odkrywają jakiś pierwszy błąd u wierzących. Okazuje się, że oni potrafią jednak popełniać błędy. I jest to wielkie zdumienie. A po paru latach zastanawiają się, czy to jest oby na pewno Królestwo Boże, bo tyle błędów, wad, tyle walki, że jeśli nie zostaną przygotowani, aby właściwie ocenić sytuację, to po prostu mogą zwyczajnie w świecie podzielić los mnóstwa chrześcijan, którzy wypadli w ogóle poza obszar Kościoła. Wypadli poza Królestwo Boże, gdzieś są jakimś indywiduum, jeśli w ogóle jeszcze chodzą z Bogiem. Dlatego przygotowanie właściwej perspektywy na jedność jest wielką rzeczą. I parę faktów, żeby nie przeciągnąć czasu. Zacznijmy od listu do Efezjan, oczywiście, od czegoś, co bym chciał powiedzieć, że jest fundamentem w nauczaniu o jedności. Biblia mówi o wielu sposobach bycia jedno, ale zacznę od tych najważniejszych, a potem chcę pokazać, jak to potykamy się, kiedy jedność budujemy od najmniejszych rzeczy, a jedność ma warstwy. I jeżeli te warstwy pomylimy i zaczniemy z niewłaściwej strony, będziemy wtedy mieli nie fundamenty, tylko w końcu rozczarowania. Oczywiście, co jest w tym wszystkim fundamentem? I czwarty rozdział listu do Efezjan, jakbyśmy mogli otworzyć drugi werset do piątego, 2 do 5, 4, 2 do 5, jest powiedziane: z wszelką pokorą i łagodnością i z cierpliwością znosząc jedni drugich, tak a propos, w ogóle chyba wychowywanie wierzących w Kościele, aby do czegoś doszli, naprawdę, nawet zanim się im pokaże fundamenty, którymi tutaj chcę powiedzieć, jest po pierwsze jedność ducha w spójni pokoju. To, żeby jedność ducha była możliwa, to my musimy naprawdę uczyć się znoszenia. Wzajemnego znoszenia. Na początku przychodzisz do kościoła i kochasz wszystkich, wszyscy kochają ciebie i czujesz naprawdę, że złapałeś Pana Boga za nogi i jesteś trochę w niebie, tak. No i wspaniale, ale i tak tym ludziom od początku trzeba mówić, żeby się nastawili, że aby się utrzymać w tej cudownej takiej koegzystencji, takiej świetlanej atmosferze, my już z góry potrzebujemy rozumieć, że musimy uczyć się znosić. Po prostu. To tak jak w rodzinie. Na początku jest wielka miłość, oczarowanie i w ogóle, ale po latach musimy nauczyć się wiele rzeczy znosić. Dlaczego? Bo wielu rzeczy się nie da zmienić. Oczywiście wierzący powinni się zmieniać, tak jak w małżeństwie mąż i żona powinni się zmieniać w tym procesie dopasowywania się. Gdyby tak cały czas się odmieniali, jak przez pierwszy rok, dwa, to po 20 latach to naprawdę to byłoby nieziemsko tam. Ale jednak po latach małżonkowie dochodzą do takiego sufitu i odkrywają, że druga strona już pewnych rzeczy dalej zmieniać nie chce, a niektórych w ogóle. Bez względu na to, jak bardzo ciebie kochają. I w Kościele też odkryjemy takie rzeczy, że w pewnych obszarach Kościół już się nie chce zmieniać, a pewni wierzący nie chcą dorastać, nie chcą się do końca nauczyć pokory. Nie chcą do końca zmądrzeć tak, w takim tempie dalej się posuwać do przodu, jak to było wspaniale na początku. I to spowoduje,
że znoszenie z pokorą i cierpliwością jedni drugich musi być częścią Kościoła. Ale to wciąż nie jest fundament. To jest tylko pewne wychowywanie się, to jest pewna mentalność, to jest pewne nastawienie, bo ostatecznie fundamentem do tego, byśmy byli jedno, jest co? Duch Święty, i który daje swój rodzaj jedności w spójni pokoju. Rick Joyner kiedyś trafił niesamowicie do mnie. Nie wiem, czy to nie w wizji żniwa. Takim niesamowitym tekstem, w którym jakby Pan mu objawił, że na tyle Kościół otrzymuje autorytetu w mieście, czy w regionie, czy w kraju, na ile potrafi być jedno. Teraz mówić o jedności w regionie, kiedy często trudno jest być jedno w ramach jednej społeczności, to jest wielkie wyzwanie, to trudno się dziwić, że czasami do tego, co Bóg chce uczynić, dzieli nas daleka, trudna droga, ale oczywiście idźmy w tym kierunku, bo takie jest nasze powołanie. Innych bocznych dróg nie dano nam. A więc budujemy jedność ducha po pierwsze, budujemy jedność po pierwsze w jedności ducha, i chciałbym tutaj zwrócić waszą uwagę na takich parę spostrzeżeń, które może wydadzą się wam oczywiste przykłady z okoliczności, w których żyjemy, abyśmy spróbowali zobaczyć, czym jest jedność ducha właściwie. Bo teologicznie rzecz ujmując, to tak naprawdę my wszyscy tutaj, jeśli tylko wszyscy, którzy są, wyznali Jezusa Panem i narodzili się na nowo, to wszyscy tak naprawdę zostaliśmy napojeni tym samym duchem, jak mówi apostoł Paweł. Ale jednak dalej budujemy jedność ducha, chociaż mamy tego samego ducha od narodzenia się na nowo. Czyli jak to jest, że zamieszkuje w nas ta sama osoba, a jednak w niej nie do końca potrafimy być jedno. I jak to działa w praktyce, chcę wam pokazać, żebyście zobaczyli coś, co wierzę, że może się wydarzyć na dużą skalę w Kościele, i to wyważy drzwi, które są taką tamą trzymającą nadchodzące przebudzenie. I dla mnie największym obecnie dziejącym się przykładem jedności ducha, chociaż trudno mi powiedzieć, że chodzi o Ducha Świętego, ale kto wie, czy on w tym nie jest. I nawet nie mam na myśli Kościoła. Niesamowita jedność ducha moim zdaniem to jest dokładnie to, co dzieje się na przykład na Ukrainie. Niektórzy mówią, że kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, doprowadziła jej do niesamowitego zjednoczenia, bo wcześniej tam różne partie, różne regiony Ukrainy nie do końca były jasno określone. Nie wiadomo było, czy oni chcą być ruskie, czy nie, ale kiedy zostali napadnięci, to wtedy nagle okazało się, w czym są jedno. Jeden kraj się niesamowicie zjednoczył. Ale chciałbym powiedzieć, że dla mnie jeszcze większym przykładem jest niesamowita jedność ducha, którą my doświadczamy w Polsce, i to nawet nie mam na myśli Kościoła, tylko po prostu Polaków, jeśli chodzi o ich postawę wobec Ukrainy, która jest tak niesamowita, że cały świat to dostrzega. Moja siostra, która mieszka w Chicago, kiedy korespondujemy, a często ze sobą piszemy czy rozmawiamy, mówi: słuchaj, my patrząc z Ameryki, tutaj chyba we wszystkich kościołach modlimy się o Ukrainę i Polskę razem, bo postrzegamy Polskę jako taką niesamowitą, najbliższą opiekunkę tej Ukrainy, i to, jak się ten kraj zjednoczył, jak się poświęcił, to po prostu wszyscy wszędzie o tym mówią. I dla mnie jest to nieprawdopodobny przykład jedności, pewnego poruszenia, którego nie jest przykładem historia poprzednich 2 lat. Tak dla porównania, kiedy nadszedł czas pandemii, nie wiem, czy zauważyliście, ale nie mieliśmy jedności ducha ani w tym kraju, ani nawet nie wiem, czy w jakimkolwiek. Owszem, byli ludzie, którzy byli wielkimi zwolennikami tej pandemii, i tacy, którzy niesamowicie walczyli przeciwko uznaniu pandemii za faktyczną. Był wielki podział wszędzie. Nawet Kościół był niesamowicie podzielony. Nawet w pojedynczych społecznościach nie było jedności przekonania co do tego, czy jest tam pandemia, czy nie. Nie będę wypowiadał swoich poglądów teraz na ten temat, bo to nie jest przedmiotem. Ale tak dla porównania, jedność, którą mamy teraz, jest po prostu niesamowita. Wierzę, że czas, o który Bogu chodzi w Kościele,
który musi nadejść, takie jak Słowo Boże całe opowiada o tym, że oblubienica przygotowała się przed przyjściem Jezusa. Zjednoczyła się, że ten duch był wylany w czasach ostatecznych ponad wszelką miarę. To wierzę, że częścią tego wylania będzie coś takiego jak potężna jedność ducha, kiedy ten poziom wspólnego celu, wspólnego parcia, wspólnego dążenia podnosi się tak wysoko, że różnice zostaną zakryte lub zapomnimy o nich. Nie będzie to dla nas istotne, bo będziemy wspólnie, razem coś niesamowicie przeżywać. Jedność w Kościele od tego poziomu jest bardzo daleka. Chociaż czasami jej doświadczamy, kiedy rzucamy w Kościele takie hasło, to co, robimy grilla na fajny weekend, jeżeli wszyscy są jednego ducha, tak, będzie grill, super. Chociaż i nawet w takiej materii bywają podziały. Niestety nawet ja doświadczyłem, nie wierzyłem, że to się dzieje naprawdę, ale umawiamy się na grilla i widzę, że walczymy ze sobą w tak prostej materii. Szok. Tak, kiedy mówię, zróbmy ewangelizację i widzę, że jedni są od razu na baczność stoją, już przebierają nogami w miejscu i nie rozumieją w ogóle, o czym ja mówię. To jak mamy się spodziewać przebudzenia? Inne przykłady jedności ducha, coś, co przerabiałem niedawno w związku zresztą z książką, którą nie wiem dlaczego nie została dostarczona mi do wczoraj. Takie były obietnice, ale mniejsza w tej książce, którą w końcu wydawnictwo mi odeśle. Jest taki rozdział, który poświęciłem służbie apostoła Pawła w czasach, kiedy robił niesamowitą zbiórkę na rzecz świętych w Jerozolimie. I wtedy jakby na cały ówczesny świat chrześcijański wydał taki apel, wezwanie, aby wszyscy, którzy są gotowi w każdym możliwym zborze, zrobili zrzutę finansową na to, żeby wesprzeć świętych w Jerozolimie. Stąd też te słynne rozdziały apostoła Pawła mówiące o tym, że kiedy przyjadę do was, to żebyście już byli gotowi z tymi ofiarami, tak jak każdy w sercu postanowił, a potem podawał przykłady, że w niektórych kościołach niektórzy, choć byli bardzo biedni, samych siebie byli gotowi wrzucić tam do koszyka na ofiarę, byle tylko wziąć w niej udział. I to było tak niesamowite poruszenie w zasadzie globalne, jeśli chodzi o istniejący Kościół, że można powiedzieć, iż to była prawdziwa, prawie taka jakby bez porównania na całe długie wieki jedność ducha w Kościele. Przypomina to niesamowitą jedność, którą kiedyś też Izrael doświadczył, gdy Mojżesz powiedział, zbieramy złoto, aby wybudować Arkę Przymierza. I czytamy, że wtedy Pan poruszył serca ludu i wszyscy zaczynali przynosić tyle złota, różnych rzeczy, które wynieśli z Egiptu, że było tego za dużo. I Mojżesz powiedział, stop, za dużo. Za dużo tej ofiary. Tak niesamowicie byli poruszeni. Powiedział, no to jest jedność ducha. Coś, co jest zupełnie przeciwnym przykładem jedności ducha, co się też i w Kościele wydarza, a nawet w obecności Jezusa, kiedy Jezus siedział sobie, pamiętacie? Siedział otoczony faryzeuszami, którzy dysputowali z nim i wtedy przyszła ta Maria Magdalena, wylała ten nardowy, piękny olejek, cenny i wtedy jedni byli pod wrażeniem i zapachu fizycznego i duchowego, a inni byli zgorszeni stratą, jaka właśnie została dokonana. Nawet przy Jezusie, w Jego obecności, kiedy On coś robi, może nie być jedności ducha. Niesamowite. Więc Bóg sobie naprawdę niesamowicie musi radzić z nami, aby tą jedność osiągnąć. Inny przykład braku jedności ducha to jest, kiedy rzucasz hasło dziesięcina w Kościele i wtedy jedni już od razu wyjmują portfele, aby dawać nawet 20%, a inni zgorszeni zastanawiają się, dlaczego to zostało w ogóle poruszone. No i co możemy z takimi sytuacjami zrobić? Może jeszcze jeden przykład, taki potężny, historyczny z Biblii, mówiący o jedności ducha, kiedy Izrael był pod granicami ziemi obiecanej podczas swojej wędrówki przez pustynię. W pewnym momencie, na skutek złej wieści 10 zwiadowców, czytamy o tym, że cały Izrael w jednym duchu
zaczął utyskiwać, narzekać i szemrać przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Panu, że doprowadzili ich pod granicy Kanaana, nie mogą wprowadzić. I w zasadzie ku złemu oczywiście, to jest negatywny przykład, ale oni byli jedno ducha. Tak a propos to, że jest jedność w jakimś zgromadzeniu, nawet pańskim, nie oznacza zawsze, że jest to dobra jedność. I w tym przypadku to była tragiczna jedność, aczkolwiek jedność. Z drugiej strony mieliśmy Mojżesza, Jozuego, Kaleba, którzy byli innego ducha i byli jedno w tym duchu dla sprawy pańskiej. I to oni poprowadzili główne zwycięstwa i oni wprowadzili Izraela do ziemi obiecanej, pomimo iż tamci tak niesamowicie zawiedli. I teraz to, co Kościół potrzebuje budować, to po pierwsze jedność ducha i musimy sobie powiedzieć z góry jednoznacznie. Jeśli my, nawet tutaj, w tym zgromadzeniu, jesteśmy z różnych miast Polski, jeżeli chcemy być jedno, to po pierwsze w duchu to się uda. Jeśli chodzi o jedność myśli i zdania, bo takie hasła też padają w Biblii, to chcę powiedzieć, jedność myśli i zdania nigdy nie może być pierwszą rzeczą, której szukamy, bo zdecydowanie się zawiedziemy, a może nawet bardzo szybko rozejdziemy. Może za chwilę dojdę do kwestii jedności myśli i zdania, ale chcę powiedzieć, budowanie jedności w Kościele, czy między Kościołami, na jedności zdania jest ślepą uliczką. Jakkolwiek jest to niesamowita wartość, ona musi być jedynie wartością dodaną do fundamentalnych. Więc musimy najpierw budować na jedności ducha. Druga rzecz, niesamowicie ważna z Ewangelii Jana, którą chcę powiedzieć, o której też ostatnio mówiłem, z 17 rozdziału, to jest jedność, którą Pan Jezus pokazał w Nim. To są wersety od 21, 17, 21 do 23. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, i aby oni w nas jedno byli, aby cały świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że mnie umiłowałeś, że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Takie fundamentalne rzeczy, które warto sobie powiedzieć, to że my jesteśmy jedno w biblijny, Boży sposób na tyle, na ile jesteśmy w Chrystusie jedno, kontra próba jedności pomiędzy nami samymi. Coś, co chyba ostatnio mi się w Kutnie udało dobrze wytłumaczyć, to taki proceder, wydaje się być naturalny, któremu czasami ludzie ulegają, na takiej zasadzie, że skoro mamy różnicę zdań, to może spróbujmy się dogadać. No, jak się dogadamy, to zbudujemy jedność, której potrzebujemy w Kościele i będzie fajnie. Tylko jest to niesamowicie fałszywy trop i można się bardzo zwieść, bo jeżeli ja i ty usiądziemy, aby się dogadywać, czyli drogą negocjacji, konsultacji, spróbujemy uśrednić nasze zdanie i jakoś wybrać, w czym się zgodzimy, to padnie pytanie właściwie, do jakiego punktu doszliśmy? Do zgody i jedności między nami, a ona nie może być fundamentem w Królestwie Bożym, ponieważ my w ogóle możemy uzgodnić złe zdanie. Przecież dlatego mamy różne zdania w różnych organizacjach, w różnych kościołach, tak samo jak i w różnych klubach, bo usiedli ludzie, aby się dogadać na zasadzie, jak w partii jakiejś politycznej, uzgodnili, że dewizą tej partii, programem jej jest to i tamto i wszyscy się zgadzają, albo niech tą partię opuszczą. Kościół nie może mieć tego rodzaju jedności, bo on jest w ogóle fałszywym tropem. Nawet można być jedno w zwiedzionym zdaniu. Jedność, której my szukamy, to jest jedność z Nim. Czyli moim zadaniem w budowaniu fundamentów jedności nie jest jedność z Tobą, ale jedność z Jezusem i przy założeniu, że Ty również szukasz jedności z Nim, my powinniśmy gdzieś na tej drodze się spotkać. Jeżeli oboje rezygnujemy, czy konsultujemy swoje zdanie po prostu z Jezusem,
I wtedy się spotkamy, aby rozmawiać, to może to będzie miało taki sens, że ty podzielisz się ze mną, co zrozumiałeś w swojej relacji z Bogiem, ja powiem, do czego Bóg mnie prowadzi i czego mnie nauczył, w czym mnie łamie, i wtedy nasza konsultacja ma sens. Ale dlatego, że nie szukam jedności o tyle z tobą, co z nim, a z tobą uzgadniam, na ile dobrze rozumiemy oczekiwanie Jezusa. To jest kierunek jedności w Kościele. Jeżeli to zmienimy, czyli najpierw będziemy szukali jedności zdania, to tak naprawdę zbudujemy prędzej klub adoracji wzajemnego zdania, wzajemnego jakiegoś kierunku religijnego. Uzgodnimy, w co my postanowiliśmy wierzyć, i tak naprawdę już Bóg nam wtedy do budowania tej jedności, ani Duch Święty za bardzo nie będzie potrzebny, bo się po prostu sami świetnie dogadamy. Też nie wiem, na ilu z was zauważyło, że nasze zdania się zmieniają. Czy twoje zdanie się zmieniło w kwestii rozumienia biblijnego? Czy jakieś doktryny w twoim życiu uległy zmianie, modyfikacji, korekcie? Każdy z nas w ogóle, kto się nawraca, zauważcie, zwłaszcza ci, którzy się nauczaniem zajmują, ile lat my potrzebujemy uczyć ludzi po prostu zwyczajnej biblijnej doktryny, biblijnych nauk, żeby rozumieli rzeczy, bo latami ciągle odkrywają, nie rozumieją, gubią się w tym. To są lata, aby do czegoś przecież doszli. I teraz uzgadnij z ludźmi, którzy są na etapie biblijnej edukacji, zdanie. No to jest jakiś nonsens. My po prostu potrzebujemy budować jedność z Jezusem, a nawet zgodzić się z takim zdaniem. Przynajmniej ja się zgodziłem, że wielu rzeczy do końca mojego życia mogę po prostu nie zrozumieć. Zwyczajnie. I zakładanie, że ponieważ ja już coś wiem, więc w związku z tym jestem gotowy z tobą pertraktować jedność, to nonsens. Jakiś przykład, który chcę mi się podać z ostatniego czasu i też jest związany z książką, której nie ma, jestem w tym trochę osłabiony, która miała tutaj przyjechać. Pisałem książkę przez 1,5 roku. Przygotowywałem się do niej 15 lat. Korekta trwała 10 miesięcy. Po drodze, kiedy pisałem tę książkę, po 15 latach przygotowania do napisania tej książki, i tak się jeszcze modliłem, upewniałem: Boże, potrzebuję, żebyś oświecał mnie cały czas na drodze pisania tej książki, i w trakcie jej jeszcze wiele dodatkowych, niesamowicie ważnych dla mnie objawień do mnie zapukało. I teraz pomyślałem, to był tylko jeden temat. A tematów w Biblii masz przecież setki, może tysiące. I teraz wielu wierzących po paru latach chodzenia z Bogiem chce budować jedność z innymi na zasadzie dogadywania się w tym, co, jak twierdzą, doskonale już zrozumieli we wszystkim. To wiesz co? To jest nonsens, naprawdę. Raczej prawda jest taka, że my im dłużej chodzimy z Bogiem, tym więcej rzeczywiście wiemy, ale też rozumiemy, jak wiele jeszcze przed nami i jak daleko do pełni. Niedawno byłem w takim miejscu, zostałem nawet zganiony przez pewnego pastora i tak się zdziwiłem, jak to jest, bo on mówi do mnie: kiedy zadaję ci pytanie, masz natychmiast odpowiedzieć. Wow. Ale ja powiedziałem: nie wiem. Mówi: jak nie wiesz, ty masz wiedzieć od razu. Ja cię pytam, ty masz wiedzieć. Jak ci ludzie o coś pytają, masz od razu wiedzieć. Myślałem, nie no, wiesz. Jeśli by chodziło o taką, jakby to powiedzieć, dyplomację, to dyplomatycznie załóżmy, jeśli jeszcze jakaś tam minimalna elokwencja ci towarzyszy i parę lat chodzisz z Bogiem, to rzeczywiście jak cię ktoś z zewnątrz o cokolwiek zapyta, to wydaje się, że jesteś komputerem, który po prostu jak automat absolutnie na wszystko odpowie fantastycznie i zaskoczysz. Ale umówmy się, że to jest tylko wrażenie, to taka fasada. I ja czasami w kazaniach dzielę się swoim niesamowitym doświadczeniem z mojego 18 roku życia, gdy miałem 18 lat i pewnego dnia doszło do mnie objawienie. Ja właściwie też wszystko wiem. Bo od paru miesięcy
nie usłyszałem ani jednego kazania, które by było dla niej kompletnie nową nauką. I to wrażenie, że chyba ja już o wszystkim wiem. A było po prostu z jednej strony pocieszne, bo ona mi mówiła, że doszedłem do pewnego progu odkrycia, że w zasadzie to się osłuchałem może na większość tematów. Ale miałem w sercu na szczęście takie poczucie, że jest to wielka ułuda i że nie wolno dać mi się zwieść temu wrażeniu, bo to nie może być prawdą. Jakże przykro mi spotkać ludzi, którzy robią jednak wrażenie swoją postawą, że wiedzą wszystko i jak się zatną w jakimś temacie, to byliby gotowi po prostu ciebie aresztować, że ty myślisz inaczej. Te postawy są bardzo biedne i z osobami, które mają wrażenie, że wiedzą wszystko, chwycili Pana Boga za nogi, nie da się budować jedności. W nas oczywiście musi wzrastać poznanie. Jakby ktoś zadałby pytanie o cokolwiek z tej książki, czy w ogóle z innych doktryn, którym poświęciłem miesiące albo lata, wydaje mi się, że mógłbym coś powiedzieć, ale mimo wszystko występowanie z takiej pozycji wszechwiedzącego na pewno o każdej sprawie uważam, że jest paskudne. I nie służy budowaniu jedności. I nawet czasami, kiedy spotykam ludzi, którzy odkrywają eurekę w takich strasznie prostych rzeczach, staram się nie być człowiekiem, który im wszystko zaraz wytłumaczy i wie i niczym nie jest gotowy się zdziwić. Wielu ludzi, którzy dłużej chodzą z Bogiem, czasem mają takie paskudne postawy odgórnego oceniania. Też kiedy na forach, w komentarzach, na YouTubie, na fejsie spotkasz ludzi, którzy krzyczą w każdą stronę, to są najczęściej odkrywcy, że odkryli to, że wszystko wiedzą. Albo coś wiedzą akurat trochę lepiej, bo oni to studiowali, bo oni wiedzą na pewno. I tak wiedzą na pewno, że mogą osądzić bezwzględnie innych ludzi. Tacy krzyżacy trochę. Trudno z nimi jedność budować. Przykry, nie wiem jaka jest szansa, bo gdy są jeszcze świeży w Bogu, łatwiej dotrzesz. Gdy życie ich poważnie doświadczy, znowu łatwiej się z nimi dogadać. Ale kiedy są w tym środkowym etapie młodzieńców duchowych, no to masakra. Ale mimo to mamy budować jedność ducha, budować jedność w Jezusie. Chcę też przypomnieć, iż Jezus powiedział, dałem im chwałę, aby byli jedno. Coś pięknego. Kiedy my uwielbiamy, to wierzę, że to jest to część, chociaż może Jezus dosłownie nie mówił o uwielbieniu, ale wierzę, że uwielbienie jest częścią tego, o czym On powiedział. Dałem im chwałę, aby byli jedno. Więc wymądrzanie się nie jest tym, co zbuduje jedność, ale kiedy razem staniemy do uwielbienia i Duch Święty nas poniesie, to po prostu czuję, że jesteśmy jedno. Kiedy otworzyłem oczy w czasie uwielbienia tego pierwszego, który mieliśmy, i zobaczyłem, jak niektórzy od razu odlecieli. Też od razu popłynęli, wzięło ich. To już wiedziałem, że jesteśmy jedno. Oczywiście, jak kogoś od razu Duch Święty na skrzydłach nie unosi, to nie znaczy zaraz, że mamy jakiś osąd gotowy, przygotowany, to nie w tą stronę. Każdy ma prawo mieć swoją chwilę w życiu, ale miejsce uwielbiania Jezusa jest na pewno najłatwiejszym miejscem, w którym się najszybciej wspólnie odnajdziemy, więc kiedy tworzymy konferencję, budujemy jedność, chwała musi być niewątpliwie tym elementem. Po prostu zwyczajne, autentyczne uwielbianie. I też może taką prozaiczną rzecz dodam. Gdy Jezus dał nam chwałę, byśmy byli jedno, to nie jest to nasza chwała, jak to dla przykładu w krytyce Jezusa wobec faryzeuszy wypłynęło, gdy powiedział, że oni nie mogą przyjąć Jezusa dlatego, że sami siebie chwalą ciągle, pochwały sobie oddają. Z ich kadzidło nie było w stronę nieba skierowane, oni sobie kadzili nawzajem. I gdyby ktoś dołączył do tego grona przechwalców samochwał jednych, to od razu byłby jak to ryba w akwarium. Od razu byliby jednego ducha przechwalania się nawzajem. Ale przychodzi Jezus i nie zamierza ich chwalić, ale chwali Ojca. I chce im pokazać, kogo uwielbiać naprawdę należy. Gdy chrześcijanie zbierają się razem z tą myślą, żeby oddać chwałę Bogu, to jest po prostu coś niesamowitego.
W ostatnim nauczaniu, które też miałem w Kutnie, zwróciłem uwagę na coś, do czego często chyba nawiązuję. To są doświadczenia misyjne, doświadczenia związane ze sceną. Kiedy organizujesz scenę i wpuszczasz tam wielu ludzi, możesz zobaczyć niesamowite rzeczy. Może poza sceną też da się to dostrzec, ale jak wpuszczasz ludzi na scenę, widzisz coś niezwykłego. Tak samo, kiedy spotykasz ludzi, którzy chcą być darczyńcami i płacić za duże eventy chrześcijańskie. I na przykład są zespoły, które przychodzą i od razu, jak to się mówi po naszemu, klika. Klik i już jest online w duchu, wiesz, że przyszli ludzie, którzy mają na myśli Jezusa. I dogadasz się z nimi szybciej o wiele. I czasami przychodzą zespoły, które nie jesteś pewien do końca, czy oni przyszli naprawdę chwalić Pana, czy przyszli fajnie zaśpiewać na przykład. No to oczywiście jest lepsze fajnie dla Boga zaśpiewać, niż śpiewać jakieś obleśne piosenki gdzieś tam w knajpie, ale tak nie zawsze masz wrażenie, że ludzie wiedzą do końca, po co oni tutaj do końca są. Tak samo jak darczyńcy przychodzą czasami i mówią, słuchaj, ja chcę tutaj, żeby nikt nie wiedział, nie? Ja tutaj chcę dołożyć się do tego wydarzenia. Ty masz 5000, czy tam ktoś inny, masz tutaj 1000, ale niech nikt nie wie, ja tu daję od serca i ja bardzo się cieszę, że mogę być tego częścią. A czasami masz wrażenie, że no, ktoś by zainwestował w takie wielkie chrześcijańskie eventy, ale gdyby w jakiś sposób gdzieś ten baner tych ludzi, czy tej organizacji powiesić, lub żeby było na stronie internetowej zapisane, kto to daje. I oczywiście, jeżeli jakiś milioner chciałby dać miliona pod warunkiem, że zapiszemy jego nazwisko, to pogrubimy, wytłuszczymy na całą stronę, nie ma problemu dla nas oczywiście. I tak staramy się wszystkim dziękować, kiedy zespoły kończą. My im dziękujemy, bo wymaga tego grzeczność, ale jakby mówię o tym, dlatego że w Kościele, gdy budujemy jedność, to żeby ona miała jakość, to ona ją osiągnie wtedy, kiedy ludzie w końcu ukrzyżują wszystko oprócz chwały Jezusa. Jeśli umrze wszystko inne i zostanie On, to będzie nam najłatwiej tą jedność zbudować. A też chcę wam jeszcze przez parę minut pokazać coś na koniec na temat budowania jedności od tej strony bardziej materialnej, czyli jakby jedności zdania, jedności myśli, bo jednak w 1 Koryntian 1:10 apostoł Paweł powiedział, dążcie do jedności zdania. Czyli chociaż nie chodzi o to, żebym był jedno z Tobą, tylko z Jezusem, z drugiej strony mamy ze sobą rozmawiać. Też nie wolno o tym wątku zapomnieć, żeby nie praktykować czegoś, co czasem spotykam w paramistycznych, nadduchowych postawach typu Pan mi powiedział, a co Ty, Panie, masz mi do powiedzenia, to mnie w ogóle nie interesuje. No to też byłby kanał, tak nie może to być. Cokolwiek Pan mi powiedział, ja z Tobą weryfikuję, bo ja nie jestem doskonałym odbiorcą, żyję na ziemi. Z tej strony nieba no, mogą być zakłócenia. Ja potrzebuję Ciebie, byś mnie zweryfikował. Także ci, którzy są absolutnie pewnymi siebie prorokami, to są prorokami, których na pewno raczej trzeba by unikać. Ale jednak, co to jest ta jedność myśli i zdania? Jak to zrobić? Chcę Wam sprzedać moją prywatną doktrynę na ten temat, ale biblijną, którą kiedyś odkryłem. Może inni też to odkryli, ale chętnie się tym dzielę z ludźmi, którzy może nie zauważyli niesamowitego obrazu w Biblii. To jest coś, o co od strony zewnętrznej uważam, że ma szansę pomóc różnym zborom, denominacjom i organizacjom postrzegać się we właściwy sposób. Co mam na myśli? Bo zarzut jest taki co do jedności, no ale że dlaczego tyle kościołów? No ale po co kolejna nazwa? Oczywiście czasami mogą powstawać kościoły czy ruchy, które są powodowane nie do końca właściwymi pobudkami.
Czasami z powodu cielesności, czasami nawet z powodu buntu. Ale to, że istnieją różne organizacje kościoła i społeczności, to nie znaczy, że oni wszyscy zaistnieli, bo są buntownikami. I w Biblii uważam, że mamy doskonały obraz pokazujący, jak to wszystko razem jednak dla Boga może być jednością i jednym ciałem. A mianowicie coś, co wierzę, że w Biblii jest bardzo dobrym obrazem, to oczywiście obraz Izraela ze Starego Testamentu, który przedstawiony jest jako zgromadzenie pańskie. A nawet w niektórych miejscach wręcz tak jakby proroczo Bóg nazywa Izraela swoją małżonką. Postrzega to jako jedno. Więc gdy czytamy o Izraelu, to widzimy, że to był jeden naród, niewątpliwie. Tak? Gdy ruszali na wojnę, to była to jedna armia, czyż nie? Nawet NATO nie jest tak jedno, jak Izrael w 12 pokoleniach był jednością, gdy ruszał na wojnę. Bo gdy ruszali na wojnę, to nie było pokolenia, tylko to był Izrael po prostu. Ale gdy stacjonowali w swoim obozie, gdy było to zgodnie z Bożym programem i porządkiem, mam nadzieję, że zwróciliście na to uwagę, jeśli nie czytając Biblii, to może w biblijnych obrazach, które czasami w różnych podręcznikach biblijnych spotykamy, widzimy, jak to trzy pokolenia były od północy, trzy od południa, wschodu, od zachodu, pośrodku Lewici pilnowali Arki Przymierza. Widzimy bardzo wyraźny podział terytorialny dla każdego pokolenia, czyli 12 różnego rodzaju organizmów, które poza obszarem wojny, poza strefą wojny, żyli zupełnie jakby oddzielnie. Do tego każdy z tych 12 pokoleń miał swojego lidera denominacyjnego. Do tego wszystkie pokolenia miały swoje niezależne logotypy w postaci sztandarów, pod którymi oni się zbierali. I nawet więcej, co jest niesamowite, że każde pokolenie miało inne błogosławieństwo, które przekazał im przecież Jakub przed śmiercią. Inne zadania w obszarze duchowym. To zupełnie tak jak w tej wizji zastępy piekielne maszerują, kiedy Joyner w tej wizji, bardzo lubię przytaczać jego przykłady, także no niestety moje nauczania często obfitują w jego historię. On mówi, że w pewnym momencie bitwy na górze Pana, na którą się wspinał, miał wrażenie, że on, czy jakby ludzie wokół niego, czy to jakieś grupy pewne walczące, zachowywały się tak, jak gdyby były jedynymi obrońcami tej góry. I nie doceniali, że inne obozy pańskie wykonywały równie ważną pracę i te wyniki walk różnych obozów uzupełniały się. To tak jak te pokolenia izraelskie miały rozmaite błogosławieństwa, niesamowicie się różniące, jakbyście poczytali to, jak Jakub ich błogosławił, no naprawdę niesamowicie się różniły. Tak aż widzimy nawet w Księdze Objawienia, przecież znowu 12 pokoleń, a więc one w swoim błogosławieństwie i podziale duchowym miałyby przetrwać tysiące lat, ale jednak wciąż były jednym Izraelem. I uważam, że jedność, którą Bóg daje Kościołowi, to jest zrozumienie, że jesteśmy jedną armią Pana. Mamy mieć jednego ducha, a zwłaszcza razem ruszać na wojnę. Ale nie mieć z tym problemu, że różne denominacje, czy nawet różne zbory w mieście mają naprawdę przypisane różne zadania do wykonania. I jak to dobrze przemyśleć, jak sobie tak myślę, o Kutnie, czy o Płocku, czy sobie myślę o innych miastach, rzeczywiście wygląda, jakby naprawdę były przypisane inne błogosławieństwa, inne obszary działania i w ogóle stanowienie rywalizacji nawet nie ma najmniejszego logicznego sensu, a już zwłaszcza duchowego. Amen. A więc tyle odnośnie jedności zdania, jedności myśli, czyli jeśli chodzi o jedność zdania, obszar duszy, w pokorze znoście jedni drugich, bo to prawie że nieosiągalne, ale celujmy w jedności ducha, bądźmy jedno w Jezusie,
jedno w chwale, a wszystko będzie dobrze.